Ludzie, los nie chciał, żeby on to nagrał, żeby tego to zrobił, a ten debil dalej to robi. Poszło. Koksy, wspomniałem, że jesteś upośledzony? Poszło. Chyba kurwa 40 razy. Siemaneczki, ziemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy. Dzisiaj jesteśmy już w ostatnim openingu Skrzynek Sensa, tak jak będziecie mieli w tytule. Ale jest to, nie jest to po prostu ostatni odcinek z otwierania skrzynek ogólnie, nie przerzucam się na krypto już do końca. Tylko jest to ostatni odcinek w właśnie tym menu, bo jak możecie wiedzieć albo nie. Dali nową panoramę. Dokładnie, Valve tutaj. Jakbyście nie wiedzieli. Panoramę dodał, tutaj macie mniej więcej przedstawione, jak będzie to wyglądać. Będzie to za mniej więcej podobno tydzień, dwa, coś takiego słyszałem. No, powiem wam, że ta panorama wygląda całkiem nieźle, ale no, wspomnienie jednak z tej starej tutaj, gdzie przeszedłem już dużo na moim kanale, no to troszkę zostaną. I dzisiaj mamy naprawdę. Dzisiaj to jest po prostu coś, że jestem po prostu idiotą, to jest urodzenie. Czekaj, jesteś tak głupi, to mam w ogóle otwierać księgi, co jest dobre, mam takie stronne pytanie. Ale nie ważne, zostawcie lajka, bo Kroxy to zrobił, jestem jedyną osobą, która nie poddała się sensem i on dalej był taki nieważny, to jest good, good. I macie jeszcze, na sam początek macie tutaj giveaway na P250 Asimov, rozdam to za 30 czerwca, po 9 jakoś wylosujemy sobie trading w komentarzu, oczywiście zostawcie jakiś miły komentarz. No i co? 40 skrzynek? Co myślisz, Aldo? 40 tysięcy lajków. Wydamy na to 350 zł. Każda skrzynka to 1000 lajków. To macie? Dobra, no to dajcie mi pierwszą skrzynkę. Jaki numer? Otwieram. 18 i 08. Dobrze, 18. Tak to robisz, dobra. 18 numer klucza. 18 numer klucza. To czekaj, to muszę wziąć tak. Muszę wyszukać klucz. 18, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Proxy ma problem z zniknięciem, więc. Czekaj, a bo dobra, powiem. Muszę. Nie, jak to jest? Czekaj. Czekaj, bo coś zjebałem. Aha, dobra, bo wpisałem klucz, dobra, never mind. No to lecimy tą skrzyneczkę i użyj klucza. No i co, lecimy już. Pierwsza skrzynka na dzisiaj. Jak coś fajnego poleci, to może tam, znaczy jak coś takiego gorszego poleci, to zostawię sobie na rozdawanie skinów i po prostu zrobię sobie jakiegoś streama, bo dużo osób przestało streamować to rozdawanie skinów przez ten update, ale ja postaram się jakoś jedna z tych osób, które po prostu, o patrzcie, mamy fioletowego skina, Bizon Prent Paliwowy, tak jak mówię, 350 zł, porządku. Nie wiem, chyba raczej nie. Więc fajnie było, jakby jakaś kostka poleciała. Moja pierwsza kostka w życiu ze skrzynki. Czerwony skin przeleciał. I wypadł auk. Rykoszet. No to nieźle. Coś słabo jest, nie? Dużo osób się Dużo osób przestało robić te streamy z rozdawania skinów przez ten update, nie? A po prostu, jak sobie odłożę jakieś skiny. O, przyleciał Pondis Array. I wypadł. Tylko z tydzień to można normalnie rozdawać. No właśnie. Dzięki kryptowalutom też więcej po prostu mogę wam rozdać, po prostu dzięki nim jest po prostu ten opening. Dobra. I przeleciało, kurde, przeleciały różowy skin, jeden fioletowy. I wypada Obrzyn Yorick. Pięć skrzynek już za nami. A jakoś nie zapowiada się, żeby coś dobrego poleciało i znowu Obrzyn Yorick. No coś tam nie idzie na razie. Jak myślisz, wypadnie coś dobrego? To jest skrzynka rewolweru, tutaj w sumie skrzynkę mogłyby wzrócić na kałach i kostka jakaś. I Deagle wstad trafi leci. Pamiętam, to był jeden, to był pierwszy mój najlepszy drop z tej skrzynki. Kałach w Satraku za 30 dolców, pamiętam jak się darłem wtedy na odcinku. Jest gdzieś, możecie sobie poszukać na moim kanale. Więc fajnie by było, jakby ta skrzynka też mi dała pierwszą kosę w moim życiu, po prostu trafioną ze skrzynki. Oczywiście potem też... Wydałby się? Znaczy no... Jakby ci taki krabi tam fejda dało? No Nie może tam krabi, ja nie wiem. Ale czekaj, stąd leci lecą Dopplery? Czy nie? Tak. Z rewolweru lecą Dopplery? O kurde. Wszystkie skiny.
Czy chciałbym powiedzieć, że mamy drugiego albo trzeciego fioletowego skina. Najpierw ciężki podnośnik, Battle Skirt wnioskuje. No kurde, no... Wydawać 350 zł na skrzynki w umierającej grze to jest po prostu coś, co się mija z celem obok Negev. I... A szczerze mówiąc, po tej panoramie, z panem podporowaniem, bo nie na lecie, to sprawia, że po prostu wrócimy. To nie żeby grać, ale żeby zobaczyć, więc statystyki się podbiją. No niby tak, no ale tylko zobaczyć, no co jest potrzebne rzeczy, które odnowi. Ja... Takie drugie życie, moich czasów, czekaj, nie przerywaj mi. Do moich czasów, jak się szukało mnie rano, to się zajmowało ten, zajmowało 15 sekund, a teraz 4 minuty. Ale w sensie co? Szukanie mapy nie rusz. To pewnie przejdzie. No i faktycznie, no kiedyś było szybciej. 15 sekund, teraz 4 minuty. No ale jak blokują te skiny, no po co to? Żeby tłumaczyli się, że to po prostu oszust nie było, a po prostu to było tak, żeby zniszczyć stron biernika, bo to było zaplanowane od początku, więc to jest naprawdę... No to był cios w kolano i przez to, no, nie oszukujmy się, bardzo dużo osób bo też od CS-a. Tylko może zabawić skanów. Garnito, masz kosę, co nie? Oznajmę, że tego karambita z masz go po raty. Czy to nie uchroni przed skalą? Bo jakby się to miało uchronić. Na czyjej mi cię uchroni? Na przykład Nitrozyniakowi i Samu. Nitrowi odpisali, że nic nie mogą z tym zrobić, coś takiego, żeby sprawdził, czy po prostu nie ma jakichś wirusów, nie? Dlatego mu ukradli tego Tiger tutaj, o, dosłownie tego co ja mam, też faktory nie on miał. No nie miał prawie więcej. No ta, o, on jeszcze miał te rękawiczki. Ja tak, co więc coś tam... Tłumaczą się, że to jest po to, żeby jak to się mówi? Zapobiec skanom. Zapobiec. A takie po prostu rzeczy się dzieją, że po prostu do supportu nie mogą napisać, bo i tak support im nie pomoże. Przeleciał kałach, Satarku, nie wierzę. Super. Jest to nie wiem, na oko może... Nie wiem. To jest anion, niby na półroczu miałem trójkę, no ale się powiem, że dwójkę miałem. Deagle, koryn. Nie mam o ten w szkole, taka ciekawostka. Ej ludzie, no to chyba będzie troszkę sporo tych skinów na rozdawanie. Bo bez ki... O, patrz, Bizon w Star Treku. Pręt paliwowy. Znowu? Ale w Star Treku teraz. Jakiś, nie wiem, Battle Skirt, może Well One. Ale słabo jest naprawdę. O, Kała znowu przeleciał, już chyba czwarty raz. Teraz Petka w Star Treku, znaczy P2000. Cesarski. Co nie można powiedzieć po prostu... Co nie można powiedzieć po prostu o tym openingu, bo ten opening jest dzisiaj po prostu tragiczny. Czerwony skin przeleciał. Patrz, w ten fioletowy. Palnik techu. No, nie wiesz tego. Ile ty już masz tych samych skinów, już duplikatów? No, 4 Mondigle chyba najwięcej. Wow. Kurde, ja marzę o tym rzadkim przedmiocie specjalnym. Niby mam tego Tiger tutaj, ale. Ale on nie był dropnięty. No, a zawsze to jest takie uczucie, jak to. Znaczy, to jest taka frajda, jak to dropniesz, nie? Zawsze jest taka ta reakcja taka fajna. Bo wiesz, że ty to dropnąłeś, a nie kupiłeś. No, a jak się kupisz, no to... I jednak doceniasz to i stwierdzasz, że jesteś wolny, to może pójdziesz grać w tytułotkę i przegrasz wszystko i przegrasz niby. Tak. To nie jest dobra, to mogę robić. Ty, bo nie poleciał mi żaden różowy skin. O, patrz, powiedziałem! Jest! Nie, przeleci. Nie, nie. Ej, to takie 2 mm przeleciało, to było takie chamskie. Mhm. Nie, myślę. Takie chamskie to było. Nie wiem, zostało mi 20 kluczy. Coś takiego. Tak szybko? Mhm. No, znowu Deagle koreński. Ale co tak chamsko mi przeleciało? Toksy, co to na to, żebyś mi to nagrali jeszcze raz? Niby mam jeszcze 350 zł, więc wiesz. Żartuję. Dlaczego? Nie żartuję za mnie. Bo już zakończyłem nagrywanie i kupiłem robię. Na Steamie hajsu nie... Chociaż nie, mam. A nie, nie mam. Ej, kup sobie tego Steam.
sobie kupię Steam Linka. Wiesz co to? Co? Steam Link to jest taka jakby konsola, co nie? Od Steama, że można sobie grać w grę na telewizorze. I to ci przychodzi pocztą. I to kosztuje 15 zł po na przecenie. Po ile klucza są? No nie wiem, no funt 89. Funt 89 a mnie. To zaraz wyjdę do menu i zobaczę. Ej, bo już wszystkie skrzynki prawie. Nie, zostało z 10. I to jest naprawdę... To jest naprawdę chore coś, ile ludzie po prostu mogą wydać pieniędzy. To jest uzależniające. A nic, po prostu nie dropną. To jest chore. To jest to sztywne, a miałbyś już połowę komputer. Tak, no nie połowę, bo 800 miał tam tylko. No. A ukryty. A ile komputer też? 5000. Tak troszkę ponad. Dobra, zostawmy. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mów jaki numer klucza i skrzynka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak? 9 został chyba. To ja bym chciał 6 i 9. Tak, 6 i 9. Nie wiem, czemu tak jest wyrażone. A dopiero teraz się kapłem, o co chodzi. A o co chodzi? Nic to nie oznacza, że to normalne. Tak. O co? 6 i 9, nie wiem, co się chodzi. Dobra, to teraz ja polecę z tą... A dobra, bo ja nie mogę wybrać klucza, bo ja najpierw na skrzynkę klikam, dobra. W sumie beka była jakby w ostatniej poleciła kosa. Coś się nie stanie raczej. Czekaj, to ja wejdę sobie teraz na telefonie i dokupię jakąś tam... skrzynkę, o ile... będzie mnie... stać. Patrz, fiolet... Patrz! O co? Poleciał tak... Tak 9. Lawina. Ale dobry stan. Nie, po testach. Lol, myślę, że będzie. Ładnie. Myślę, że będzie lepszy. Czekaj, już tutaj na telefon sobie wchodzę i lecę sobie tak. 6,53. Minimalnie mi brak, nie. Obrzyn Jorik. Skin sprzedał. Znaczy sprzedać mogę. Od razu. Ten tek ile kosztuje? Ten tek kosztuje złoty 69. Przypadek? Nie sądzę. O nie, to może... 4,80. Ja powiedziałem skrzynkę 69 do kloski z cenu. Nie. Przypadek? Nie sądzę. To wcześniej. Za 3 złote sprzedam od razu tego teka. I będziemy mieli jeszcze na jedną skrzynkę potem. To jest naprawdę masakra, co się dzieje z tym CS-em. Więc w tym odcinku poznajcie takie moje prywatne zdanie o to, co się dzieje. Patrz, nie, Digl Koryński. Jest. Poznajcie, ja mam taką opinię na to wszystko, co się teraz z tym dzieje. Dobra, 3 klucze, Jezus Maria, 40 kluczy miałem. 40 kluczy, wiesz? A teraz masz, dwa. Patrz, P2000 w Star Treku. Ja pójdę płakać, ja pójdę sobie na mecz i będę płakać. Na tym, co ja właśnie zrobiłem. Dobra, mam już hajs i sobie chroma otworzymy. Chroma. Albo czekaj, ile kosztuje teraz klacz? Klacz case. I aukry koszet. Ej, 29 groszy tylko kosztuje klacz case. Dobra. To spal. Ostatnio. Ale wyszła mi moja skrzynka z okultach. Wiesz, taka zdrowa krowa na podwórku. 3 grosze. Ej, dobra, lecimy. Jedną sobie. Jeszcze. O, dobra, przyszła mi klacz. Dobra, a mam jeszcze rewolwery ostatnią. Boże, co to jest? Klucze w ręce z Money. Nie wiem, że ci się zwróciło. Co ty żartujesz? 350 zł? To by musiał kosa teraz podać z tej ostatniej. Patrz, biorę klacz. Otwórz. 8,49 kosztuje. Ups, starczy mi? Tak, starczy, 40 groszy. Dobra, i klacz. Więc to by było na tyle, dziewiątki. Dzięki wam za ten openik, niestety. Nie udał się, nie polecam otwierania skrzynek w sensie w umierającej grze. No i co? My się tutaj z wami żegnamy. Mamy gry. Ludzie, los nie chciał, żeby on to nagrał, żeby tego to zrobił, a ten dalej to robi. Poszło. Koksy, wspominałem, że jesteś upośledzony? Poszło. Chyba kurwa 40 razy. Poszło. Masz już te klucze?
Nie, teraz płacam hajs na ten smolek. Ja, i czemu to tego? 150 zł. 350. 350. A ile ci zostało? Nic? Nic. No, pięknie. Ile było na komputer? Tak. To zbawię quality video przez długo nie będzie, bo Korsy nie ma na komputer. To czy nie nagrałeś? Jesteś? Zgodzę się. Patrz, raz. Akcent. Jeszcze. O Jezu, ile ofert mi przyszło? Nie w jednej? Ej, dobra, nie, ja jestem pojebany. Nowe przedmioty, stopa. Jesteś głośny, to... Czego się nie robi dla mnie? Ej, jak mi nie wyleci kosa, to ja się zesram, nie? Nie wyleci ci. Ja ci to próbowałem uświadomić przez 40 minut. Lecimy, nie przerywamy tego openingu. Będziecie mieli więcej skinów do tego, na rozdawanie. Ej, ludzie, właśnie wydałem się tam 70 zł, które miałem być na komputer. Jest naprawdę, łapeczkę musicie zostawić. Bo to jest naprawdę pośrednie. Dziękuję bardzo za to, że jesteś upośledzony. Lecimy znowu z skinierem Rewa 2, bo na CS Money nie ma innych takich zajrzych. Są Hydra są takie. Jednak. Czemu się nie robi dla widzów? Nie ma tańszych. O fuj. Ej, ten typ mi napisze, to jest ten sam gościu dla dwóch youtuberów. Na ten film. O, statek z kart. Mówił, że tak, ponieważ co mówisz? It's our manager who record videos in English. Ja pierdzielę, nawet w to nie poleci. Who, it's our manager who record for records. Us. Records. Nie widziałem po raz. Records. Videos. Videos. Ja sobie to nagrywam. Będę mi się liquid wydaje. For us. Czy US, nie? Czy? US. Ej nie, to jest chore, co ja zrobię. Jesteś głupi. Ja chcę chociaż tego kałacha. Ej nie, czyli ja dam 700. To musiałby się zwrócić. Czemu ja mam? Mam takie dwie dobre kosy. Albo jedna taka bardzo dobra. Dosłownie. Jesteś... Ile razy jeszcze powiedziałem, że jesteś upośledzony? W ciągu godziny? Trochę? No właśnie. Ale co ci rekomenduję? Jest 90 skrzynek. Psychiatra... Gdzie ty mieszkasz? Koło Łodzi. Łódź? Napisz psychiatra koło Łodzi. Napisz psychiatra Łódź tanio. Z kim chcesz? Z Józefem Rojek czy z Dariuszem Janiak? Nie wiesz. No nie, dobra, ten jeszcze nie są dobre, to jeszcze może ci się uda. Tylko RODO jest to same. Nie wiem, no, widzę to. Gdzie ci pasuje gabinet łódzki i Śródmieście, czy gabinet Piawa Pawiance? Śródmieście, terminy. Sobota, na trójce godziny.
O 3 godziny jutro można wstać, pewnie. Dajcie do psychiatry numer. Zdarł się Janek. Dzieci udostępnią mój ekran. Patrz. To na Discordzie. Powiedz mi to. No na Discordzie ci udostępniłem. To on drugi jest też. Kto? A którą właśnie? Dobra, nie, to jest ostatni opening. To jest ostatni opening tych skrzynek, więc musi być jakiś taki zakończenie. Ale jak chcę zakończyć, to jest opozycja. Indywidualna wizyta diagnostyczna pierwszorazowa, indywidualna wizyta konsultacyjna na pierwszy raz. Będzie Star Trek robi na oku. Zaraz zaczynam na pytanie. Kolejny zjeb. Podaj mi film na telefon. Ty, bo no, ten typ napisał so just the one YouTube video, how much was it? To tylko jedno chcę. Nie wiem. Nie myślę, że pewnie jest złożony. Ja już się zamówiłem. Wprowadzamy numer niedobry, co? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mogłem otworzyć te skrzynki w tej panoramie już nowej, nie? No, bo już mam myśl. To jest wspólnie poprawny metr jak na to. 48. Następny krok. Imię? Kamil. Nazwisko? Zjeb. Niepoprawny numer telefonu. Skarb. On ma nie wiedzieć, czy to jest poprawny, czy nie. O! Kod SMS. Kod SMS. Mam tylko jeden ten film. Napisałem mi, że tylko jeden chce. Czemu? Bo ta sama osoba nagrywa, cześć, tak? Jakiś upośledzony ten typ, weź go umówkać. Nie, bo trzeba numer telefonu. Ale czemu? No bo ty... Chce tylko jeden. Nie wiem. Spytaj się. No bo tylko... Bo... czekaj, zaraz co napisał. Zrób mi SSA, zrób mi SSA. Czekaj. Ja sobie to telefonem kilkoli. Zaraz muszę mu podać adres. Ej, to mi się wzróci w sumie te skrzynki teraz. Za ten film. Ale kurde, miałem już tak ten komputer. 25 dolarów dla mnie. Co? $25 dla mnie. Co? Za te dwa filmy nagramy. Za jeden. Jak za jeden? No bo dla kogo są podobne jak co? No tak, a 15 za jeden film dla siebie. 25. Jaki 25? Nie. Napisać 25. Czy to ta sama osoba, czy są różne? Czy dwie róże, tak? Jak... Napisać tak. Tylko musisz postarać się mikro przymyć i zmontować jakoś, bo mnie jest cicha muzyczka, jest 25%, $25 za to. 25 za jeden? Dla mnie i dla kokosa, tak. Tylko tak jak mówię, czyli 50. Tak. O kurde. Czyli 25 dla mnie. Czekaj, weź mi napisz wiadomość, weź mi napisz na Discordzie, jak mam pisać, że ten, że wytłumacz, no, że jesteśmy po prostu dwoma tymi. Ej, bo wyślij mi SS-a, bo ja nie wiem. Dobra, my w ogóle sobie o tym gadamy na odcinku. Wiem, właśnie, wyślij mi SS-a. Nie, nie, bez kitu. Nie, właśnie, dla mnie kurde. Jak stracić 700? A co ci drobno? Pewnie do, same dobrej ceny. No. Wysyłasz to, czy nie? No. Ty to wstawisz na odcinek? To był na YouTube. To będzie najbardziej randomowy odcinek ever. Za PSM PSM zaraz. 4P2000 cesarski pod rząd.
Boże, nie. Ej, to jest faktycznie, to jest kiks jakiś. Przecież na... Co mam ci napisać? Powiedz mi, co mam ci napisać. No, żeby wytłumaczył, może po prostu jesteśmy... Bo napisałeś coś tam, że myślałem, że jesteśmy dwoma youtuberami różnymi, nie? Co mam napisać? Pozdrawiam po masku. Że on... Że... Że my po prostu jesteśmy dwoma youtuberami, tylko ta jedna osoba nagrywa. To jest ma film, ma po prostu dwie różne publiki, coś takiego, nie wiem. A my nagrywamy po prostu recenzję po polsku. A ty nam ogarniasz po angielsku. Sam, ja i mój przyjaciel jesteśmy dwoma różnymi youtuberami, ale nasz menadżer nagrywa dla nas odcinki po angielsku. A my zajmujemy się recenzjami po polsku, coś takiego. Napisz, że jeżeli się zdecydujesz jeszcze na ten film Kokosa, to 75 dolców możesz na niego dać. Jeszcze 25 dolców taniej. Ja dalej te skrzynki otwieram i nie zanosi. Patrz, czy ma tych miesiąc na kółku. Nie zanosi się, żeby to się zgadzało. Wiesz, ile zostało? 10? Napisz mi takie coś. Ale wiesz, że dalej dla mnie leci od niego 25% funtów do dolarów? No to... Weź jeszcze dopisz, że to są dwie różne recenzje, że one nie są takie same. To się... Ja pierdziele. Jestem podobny. Wiesz, ile zostało? Nie wiem. 4. Zawrócił cię? Nie. Bardzo śmieszne. Jeszcze mu ci się nie zwróciło? Jesteś głupi i tej będę ruchowa znaleźć, co? Ile jest warty ten twój karabin? Ten co teraz masz? 310, 20. Ile? 310, 20. Dolarów? To miał być, nie wiem, jedną, nie wiem, 3/4 swojej kosy? Przedostatnia. Ostatnia. Widzę, że Deezer tego jakiś kod Pantheon się dropnął. I ostatnia skrzyneczka. Żadnego filtru. 2000 Imperium. Jak bez kitu, żaden różowy skin nie poleciał. Nawet jeden? Nawet jeden. Z 90 skrzynek nawet jeden ci nie poleciał? Nawet jeden. Czekaj, bo ja nie jestem pewien. Ciekawe, czy ci się zwróciło. Nie, nic. Raczej nie. Ej, twoje kosa ci dropnęła w sumie. Powiedz na cienko, że ci dropnęła twoje kosa. Twoje kosa ci dropnęła, co nie? No, dobra, ostatnia. Nie? Placz. Nieba. Jesteś pośledzony. Chyba Mortis przeleciała. Kosa! Nic się nie zapnę. O, ale fajny skin.
zobaczcie to. Czy wy to widzicie? Patrzcie. Raz, zobaczcie, dwa, czy nie jest to upośledzone. Trzy strony niebieskich skinów. Z tych trzech stron są tylko 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fioletowych. Fioletowych, nawet nie czerwonych, ani różowych. Nie, nie, jestem upośledzony. Jesteś? Powiem ci, żebyś nie wpłacał. Dobra, dzięki za odcinek. Będziecie mieli dużo skinów na rozdawanie. Trzymajcie się.